Ej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Pora prześledzić dalszą część mojej kariery. Ciągle najważniejszym wideo jest dla mnie Liga Gigantów, na której zarobiłem 15 dolarów. Moi drodzy, 15 dolarów to jest niebyle co. Muszę wam powiedzieć, że nawet dzisiaj niektóre moje gameplaye nie zarabiają aż tyle, więc jesteśmy niewątpliwie na drodze do sukcesu. Chociaż może nie sukcesu, ale może stabilnego, spokojnego życia i utrzymywania się z YouTube'a. Niestety, trzeci gameplay z Ligi Gigantów trochę mnie rozczarował, tylko 6000 odsłon. W zasadzie to rozczarował chyba moich widzów przede wszystkim, ale subskrypcji mi trochę przybyło, więc nie jest źle. Gorzej, że okultystyczne małpy. Najpierw straciłem 132 widzów, a potem zyskałem 2000, ale teraz jesteśmy w trakcie renderowania kolejnego gameplaya okultystycznych małp. Mamy 74 dolary, wykupiony bilet, wyedytowałem coś, więc dostanę nagrodę w postaci nowych punktów doświadczenia. Co tu ja mam zrobić ze sobą? Kolejny egzamin 28. 28, więc może postudiujmy trochę. Mama będzie zadowolona. Jak najbardziej. Mamy nową kartę też. A, czyli napisy końcowe, coś w ten deseń. A nie, małpa okultystyczna nie za dobrze. Cześć, witam, jestem twoim ojcem. O, wybacz to złe mieszkanie. O, chciałby... Co? Przyszedł facet, pomylił mieszkania, chciał przyjść do syna swojego przy domu i chce, żebym mu dał plakat swój dla syna? Nie! Co za gość? A teraz się muszę przygotować na event. Muszę wyglądać seksownie. Okej. Okej. Oh yeah. Na pewno poznamy tam jakieś koleżanki, youtuberki. O, wierzcie mi na słowo, poznamy. Czekajcie, czy ja... Tak, może bez okularów będę bardziej sexy, nie? Medal, nie mam medalu żadnego i to kolczyki też będę mógł sobie zainstalować. Nie, ten kabel już nie nadaje mu, ale w zasadzie mógłbym być taki trochę... taki alternatywny, ale dobra, postawimy na przystojność podczas tego pierwszego eventu. Tak, zobaczcie, jak się wykrzywia przy lustrze. Co za koleś! Cały ja! No dobrze. A mama chciała mnie pozdrowić, pewnie pochwalić za to, że się uczyłem, tak. Ale jestem taki niewyspany, nie najedzony. Mam nadzieję, że będzie coś do żarcia na evencie. No proszę. Czy ja mogę... Teraz? A tu jestem. Ustawmy się jakoś dobrze. Jest kilka stanowisk tutaj, widzę takich, ale to taki mały event na to wygląda. Czy ja mogę nagrać vloga? Nie, nie mogę. Nie, brakuje mi odpowiednich umiejętności, ale to może poznamy jakąś miłą koleżankę. Może tą koleżankę. Zobaczymy, jaki ma profil, czy warto się nią zainteresować. O Boże, żadnych to nie jest youtuberka. Ale okej, pogadajmy. Nazywa się Isis. Niebezpieczny w ogóle, strasznie niebezpieczna sprawa. Nie, Rok, nie interesuj się Isis, bo to się źle skończy. Boże, drogi. O. Co? Kto? Coś? Nie wiem, o co chodzi z PlayStation 2. Ale zobaczmy tutaj. Tu można kogoś przytulić. Już tak od razu? Flirt, of course. A to jest Lucia, to jest moja stara koleżanka. O, moje serce po prostu pała do ciebie wielką miłością, Lucia. O, Lucia. Była taka piosenka, Lucilla, coś tam, ale... Zaraz, zobaczymy, jaki ma profil. Nie, nie. Możemy jeszcze z tobą porozmawiać, ale to... Zobaczymy profil. Profesjonal z... Krystyna, level 10. O, Krystyna, w czym ty masz taki wysoki poziom? Dobra, Lucia, na razie. Na razie. Dobra, dobra. Dobra, teraz zainteresujemy się Krystyną, a zobaczymy też, jak pozostali tutaj w okolicy. Wow. Ranking 11. Lena! Czekajcie, Lena jest chyba jeszcze lepsza. Bo ona ma 17 ranking, okej. Niebieskie oczy, blond. Okej, Krystyna. Będziemy długo rozmawiali, aż dojdziemy do etapu przytulania i flirtowania. Poprawiamy naszą zażyłość i znajomość.
O, mam dużo subskrypcji, już mamy wspólne tematy. Niewiarygodne. Niewiarygodne, czekajcie. Okej. Jeszcze pogadajmy sobie. Co się stało? Wymieniliśmy się to. Podała mi swój numer telefonu. Boż, strogi, co tu się dzieje? Czekajcie. Tutaj delikatna poprawka. O, teraz jest dobrze. Nawet żeście pewnie nie widzieli, co zmieniłem. Nikosoft konsolę chcę zobaczyć. Dobrze. Jeszcze rozmawiajmy, no to. Na razie mamy taką znajomość, tylko taką wstępną znajomość. Wymieniliśmy się numerami. Cześć, kochanie, jestem przyszłym najlepszym YouTuberem. Warto mnie znać. I Krystyna lubi grać na PC-cie, tak jak ja. Chyba mamy tyle wspólnych rzeczy. Jeszcze jej nie znudziłem. To w ogóle jest zdumiewające, że rozmawiam z dziewczyną przez dłużej niż minutę i ona nie jest znudzona. Musiałem coś zażyć przed występem tutaj. Krystyna. Grałam ostatnio w Psycho Military. Dobrze, dobrze, dobrze. O czym jeszcze porozmawiamy? Co jeszcze opowie mi o swoim życiu? Jest taki uśmiech tutaj u naszego bohatera. Pokaż tą twarz radosną. Ach, nie można. Nadal grasz w Psycho Military? Muszę kupić tą grę. Może zrobimy jakiegoś crossa? If you know what I mean. Nie, no wiadomo, że chodzi mi o to, że wspólnie nagramy film. Jezus Maria, aż się słociłem z tych emocji. No teraz każdy ma kanał, no tak, to prawda, ale jeszcze... Nie, 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 idź tam, tutaj. Brodaczu, zadziałaj swoim urokiem. Tak jest, rozmawiaj z Kryśką. Musimy przenieść tą znajomość na wyższy poziom. Tak, Play Studios. Trzeba się zobaczyć w Play Studios, bo to jest odmiana PlayStation 2. Tylko zastanawiam się, nie mam kasy na nową konsolę. Pogięło cię, dziewczyno? No nie jestem takim YouTuberem, który praktycznie w piwnicy u mamusi zaczyna i... Musimy szybko osiągnąć wyższy poziom znajomości. Zostało nam 53 sekundy. Jeszcze tylko trochę i będziemy mogli flirtować. Będę musiał dzwonić do Krystyny, czatować z nią, ale najgorsze, że jak komputer renderuje, to nie można czatować. Nieważne, co mówi, ważne, żeby mówiła. Coś cały czas o PC-cie. Podnieca się PlayStation 2, Psycho Military i PC-tami. Tracę subskrybentów. Spokojnie, jak wam przedstawię swoją nową dziewczynę, to zaraz mi przybędzie. PC, okej, 27 sekund, ostatnie 27 sekund. Tak jest, tak jest, Krystyna. Została moim przyjacielem. Mam nadzieję, że nie weszliśmy do friend zone na stałe. O, w życiu są ważniejsze rzeczy od pieniędzy, ale są tak piekielnie drogie. Krystyna! O, powiedziałem dowcip. Dobrze. Jeszcze rozmawiamy. O nie, wychodzę. Stary, przecież byłeś już blisko. Ten wieczór mógł się zakończyć gdzie indziej, a nie u ciebie w domu. Boż, na młody to głupi. A tymczasem okultystyczne małpy. Krystyna, co? To jest Krystyna? Ej, jakaś laska chce ze mną dzielić pomieszkanie. To Krystyna, zmieniłaś perukę? To ty jesteś Krystyna? Ej! Mat! Co? Gdzie? Zaraz, moment. Spać. Okej, będziemy mieszkali razem. Jakaś dziewczyna mi zaproponowała, żebyśmy mieszkali razem. Boże, jakie emocje. Dobra, tu zdobyliśmy jakąś kartę. Zobaczmy, co to za karta. O, używanie muzyki z praw autorskich. Niedobrze, no to ja teraz muszę coś zjeść i szybko nagrać nowe wideo. Ale zobaczmy tutaj. Niedługo test, 28. Okej. Zobaczmy, co tu mamy. O, pierwsze wrażenia z tego, z Counter-Strike'a. Do jutra muszę nagrać, Jezus Maria. Szybko. Czy ja o tym zapomniałem całkiem? Counter-Strike. Może zrobię unboxing. Jezu, nie zdąży się przesłać, spóźnię się. O rany boskie. Low resolution niestety tylko. Continue. Pierwsze impresje, pierwszy odcinek. Ale jestem tak podekscytowany nowymi znajomościami. Dziewczyny chcą ze mną mieszkać. Luzackie przywitanie. Siema. Siema. Siema, goście.
Jak to się? Ja nie umiem się luzeckiego przywitać. Jakbym się umiał, to może bym odniósł większy sukces. Komentarz niezwiązany z grą. Więc byłem ostatnio na evencie, spotkałem Kryśkę. Kryśka to jest taka laska. Kryśka, pozdrawiam cię! Ma 17 miejsce na YouTubie. Radosny uśmiech, radosny wyraz twarzy. To mogę zawsze wam zaoferować, to nie ma sprawy. Teraz, podwójne liczenie, ten śpiewający komentarz. Nie, no to tego wam nie zaprezentuję. Załóżmy, że to nasz YouTuber ma tam w sobie. Tam, la, la, la. Ja nie umiem. Tak, i to zakończymy to, nasze wideo. O nie, no. Nie zdążyłem zrobić. Kurde, na czas. Wiedziałem, że mi to zajmie. Całą noc nagrywałem. Boż. Tak to chyba zrealizujemy. Chyba nie ma lepszej opcji. Można ewentualnie tu tak przełożyć, ale to i tak niczego nie zmieni. Jest strasznie długi proces. Dołożymy tytuł, delikatny fokus. Procesuj. O, nowy rekord jakości wideo. Widzicie, jak umiejętności mi przybywa cały czas? Ale bez jakiegoś szaleństwa, nie? Opublikujmy to. Counter-Strike niech się robi. Mamy nowy sarkastyczny komentarz. No to takie jest a la wąziu. Muszę zdobyć 160 dolców, żeby mieć na depozyt i będę mógł zamieszkać z jakąś dziewczyną. Szybko do pracy. Marysia, nie znam cię. Nie, dziękuję. Nie będę z Marysią rozmawiał, o tym trzeba Krystynę zadbać. Domain 160 dolarów, ale co to za laska była? Czy to była Krystyna, ale z inną fryzurą? Słuchajcie, jak dziewczyna wam przychodzi, żebyście razem mieszkali wspólnie, no to... To nie jest byle co. To coś znaczy i trzeba się rozwijać w tym kierunku. Będę się mógł przywitać, udając kogoś innego. Impresjonacje. Dobra, wracamy do pracy. Jeszcze do pracy. Pracuj, pracuj, stary. Ale same drogie, nie będziemy dziadkowi pomagać za 10 dolarów, ani też zajmowali się ogrodem. Będziemy myli samochody. Kto wie, jak już wspomniałem we wcześniejszym odcinku, może spotkamy tam sponsorkę. Ja w ogóle takiego ten... Ja się potem dziwię, czemu mówią Rocky z boki? Przecież wiecie, skąd się wziął w ogóle termin Rocky z boki i od czego się to zaczęło? Jo, Rojo wymyślił, oczywiście. No Jezus Maria, jakie złe komentarze. Rojo oczywiście wymyślił, bo nie byłby sobą, gdyby nie wymyślił. Normalne, łagodne pożegnanie. Ja się wyśmiewałem z takich rozerotyzowanych tych azjatyckich gier, że tam jest przesada jakby, więc to takie było, przede wszystkim chodziło o ironię, o naśmiewania się z tego erotyzmu tych postaci. Więc to takie klasyczne przeciwieństwo Rocky z boki, nie? No ale Rojo i tak mnie dopadł z trafnym komentarzem, więc... Zobaczmy sobie, jakie wideo warto robić jeszcze, bo cały czas zbieram kasiorkę na przeprowadzkę z jakąś laską. Pierwsze wrażenia z Counter-Strike'a no, nie przyjęły się za dobrze. Okultystyczne małpki też tak średnio na jeże. Liga Gigantów też już słabo. Może się warto wybrać do sklepu i sprawdzić, czy są jakieś nowe gry. Zobaczmy sobie tutaj. No to na jakąś inną konsolę, której nie mam. Na peceta. Co się najlepiej... Planet Wars, Cutter, to jest z 8 lutego, kurde, bo ja to zawsze wrzucam filmy w dniu premiery. Wykupujemy to. Zanim przyjdzie, to pójdziemy jeszcze studiować. Kiedy egzaminy? 28. I 2 marca jest nowy event. O, jest paczka. Dobrze. Myślę, że możemy od razu się zająć realizacją tego wideo. Mamy nowy task, czyli to mieszkanie. Stary, postaraj się, to musi być to wideo, po którym ludzie się nami zachwycą. No, pierwsze impresje, znaczy ten pierwsze wrażenia, to warto zrobić na początku, bo to siadam do wideo i robię, nie? Ale niektóre wideo, na przykład walkthrough, warto zrobić jako czwarte, piąte, nie? Więc tak, to... okej. Pierwsze impresje. Czemu ja mówię impresje? Pierwsze wrażenie. Okej. Intro muzyczne na początek? Tak. Niech sobie zagra muzyka. To dosyć popularne jest na YouTubie, tego się... Pierwsze rzeczy, jakie się robi z filmami. Sarkastyczny komentarz, czyli taki a la wądził, nie?
No, świetna ta gra, ale w zasadzie to widziałem same lepsze. Ja nie umiem sarkastycznie. Jakby umiał sarkastycznie, to by wozie nie był potrzebny, nie? Żartuję. Okej, komentarz profesjonalny, czy śpiewający komentarz, no to dla mnie bardziej profesjonalny pasuje. Co tam się pojawiła za informacja, że Planet Cutters dzisiaj nam odchodzi? Znowu profesjonalny komentarz? Może zabójcze spojrzenie dla odmiany? Nie, profesjonalny komentarz, po raz drugi. Zresztą będę bardzo profesjonalne wideo robił. Okej. I co my tu mamy? Początek taki śpiewająco-muzyczny, potem mieliśmy profesjonalny komentarz, następnie też chyba coś było, później było sarkastycznie i potem znowu profesjonalnie. Dołożymy tytuł, delikatny fokus, procesujmy to, znaczy niech się tutaj przetwarza. Nowy rekord, wow, edycja, video quality, ale jakość kontentu taka sobie. Natomiast tu mi wzrosły, tu wow, sound. No kto wie, może to wideo osiągnie sukces. Może to jest właśnie ten film, na który czekałem, który się wiralowo rozejdzie. Mama? O Jezus. Cholera, jestem opierdziel od mamy. Okej, a tutaj mam zakupienie gry, dostałem punkty doświadczenia. Mamy kolejny poziom. I mogę robić vlogi! Yeah! Ale to tylko na eventach chyba. Okej. Vlogi mogę robić. Hej kochanie, ciasto mi przyniosłaś? Tak, przyniosłam. Dziękuję bardzo. Smacznego. Nie, spoko. Nie jesteśmy poważniejsi w związku. Nie robimy takich rzeczy na co dzień. Więc dobra, co tutaj było za ogłoszenie? A nie wiem, wydawało mi się, że tutaj była jakaś informacja na temat tego. Okej, okay. Przyjaciółka chce, żebym zrobił dla niej wideo na PC-cie. Dead Defying Karaoke. No okej, okay. Dostanę grę i będę musiał kupować. Chociaż kupiłem już ten, renderuje się. No właśnie. Przepraszam, mógłbym zrobić sobie selfie, ale nie mam Instagrama najwyraźniej. Przed 25 muszę zrobić gameplay. Laska mnie zaprasza na kino, do kina. Pewnie, idę. Spoko. Teraz postawimy na inny styl zupełnie. Oje, taki zimowy dziadek. Nie, przepraszam, jestem młodym człowiekiem, więc to będzie taki... Taki, kurde... Jak to się nazywają ci hipsterzy? To będzie hipster. Zimowy hipster. Oje. A tymczasem Planet Wars... chyba się dobrze sprzedaje. Zobaczymy po powrocie do domu. Jako może mogę robić vlogi, no to spróbuję zrobić vlog z kina. A może poznam jakąś sympatię. O. Fanki Pokemona na pewno... Tak. Myślę, że wykorzystam to, że dziewczyna jest fanką Pokemona. Porozmawiam o Pokemonach, nie? A ty właściwie... Dobra, masz tutaj uścisk, żeby nie było. Jak to nie? Przecież mamy być romantycznymi współlokatorami. Pogadajmy o tym. O proszę, patrzcie, potrafię ją rozbawić. Przecież w związku to jest najważniejsze. Jeżeli potraficie rozbawić swoją partnerkę, no to kurde. To czemu tutaj nie ma... No to dobra, filtrujmy trochę. Jesteś taka śliczna, twoje oczy są takie fioletowe i głębokie, a twoja fryzura... Jak to? Ziewa, chyba to słyszała już setki razy. No tak, no. Mówić dziewczynie o fioletowych oczach, że ma niezwykle fioletowe oczy, na pewno musiała to słyszeć. Pogadajmy jeszcze, spróbujmy to wnieść na wyższy poziom, bo to... Teraz jesteśmy na zielonej akceptacji. No przecież będziemy się nudzili jako współlokatorzy, jeżeli nie będzie tam przytulania, nie? W sensie takiego przyjacielskiego. Dobra. Wiesz co, Lucia, ty jesteś fajna babka, ale coś czuję, że czuję swoją przyszłość z dziewczyną w Pokemonie na głowie. Tak, rozmawiamy na razie, bez żadnych. Może mi przekaże jakąś ważną, istotną... Jakaś taka jest... Rozmawiamy, ale nic z tego nie wynika. Pamiętacie, jak z Krystyną rozmawiałem tam na tym pokazie, to co chwilę mi jakieś triki, tam tipsy oferowała, ale dobra. Czekaj.
Ty, koleżanko, jestem... Nasz, tak, nasz nowy YouTuber jest seksistą zupełnym. Isis. O Jezus Maria, z tobą miałem nie rozmawiać. Dobra. Dobra, dziewczyno, daję ci jeszcze jedną szansę. Isis jest chętna, ale mogę ci dać przytulasa i... No, come on! Nie, nie, jestem rozczarowany. Wybitnie jestem rozczarowany. Hello, cześć Ruda. Kurde, no. Niby w ogóle nie jest youtuberką, ale się dobrze ubiera. Liliana. Trochę jak dziewczyna z branży, tej takiej innej. Też wideo, ale nie na YouTubie. Ach, dobrze. Gorzej, że Krystynki nie ma, ale nagrajmy vloga teraz. Jeszcze nie nagrywałem, to jest dla mnie coś nowego, więc zaczniemy od intra. Tak jest. Teraz poznałem rudowłosą piękność. Tu trzeba zawsze mówić bardzo dobrze o kobietach, które się spotkało. Ale to będzie taki komentarz off-topic, czyli ona jest o kobiecie, to musiałbym powiedzieć, że dzisiaj będzie fajny film, na który czekałem bardzo długo. Okay. Teraz nieśmieszny komentarz. Jakiś nieśmieszny komentarz. Twoją starą mam. Nieważne. Okej. Okay. I co to jest jeszcze? Zabójcze spojrzenie. Albo radosny uśmiech. Dobra, zabójcze spojrzenie, bo to jest jakiś facet, więc... To nie pasuje, co prawda, do układu vloga, ale nagrałem wideo. Teraz chyba mogę iść do kina. Jak tu się wchodzi do tego kina? To można długo spędzić i porozmawiamy jeszcze z tą. Kylie. A jaki profil ma? Nie. Czy tu jest jakaś youtuberka elegancka? Nie. Przepraszam, że jestem taki wybiórczy, ale też nie. Nie ma youtuberów w ogóle na tym... To jest facetka? Ashlyn. No dobra, czekajcie. Tutaj sobie można zrobić chyba fotkę. No dobra, dam jej coś. To mnie kosztowało, proszę. Nie, nie przyjęła? Kurde mol, dlaczego ona chce ze mną mieszkać, jak w ogóle się nie chce przytulać? Ta dziewczyna? Może on? Nie no! Dobra, idziemy do kina. Nie wiem, kim jest ta laska, ale ona jest chyba lesbijką. Wszystkich swoich... Wszystkich walorów używam swoich, no. W pierwszym rzędzie nie chcę siedzieć, tam sami wariaci. Tutaj, to będzie dobre miejsce. Przede wszystkim ta Lucia cała się tutaj nie da rady wpakować koło mnie, bo z niej nie ma żadnego pożytku, niestety. Chciała blisko, ale nie dała rady. Zobaczymy ten profil. No nie, źle wybrałem. To ciągle ta Isis mnie prześladuje. Może to przeznaczenie. A może nie. Przyniosła mi żona ciasta, ale to sobie zjem, jak już nagram, bo to... No i proszę, wymieniliśmy się z Kylie numerami telefonów. Bardzo dobrze. Chociaż w zasadzie może to by była niezdrowa atmosfera w domu, gdyby stosunki z moją współlokatorką były zbyt zacieśnione. Nie wydaje wam się? Ach, no pewnie tak. Ach, przy okazji... No dobra. Później sobie sprawdzę statystyki, jak już wrócę do domu. Oni sobie tu rozmawiają, tam, o życiu. Mam nadzieję, że sąsiadom to nie przeszkadza, ale nie zwracają nam uwagi, więc... Rozmowa dobrze... To właściwie w kinie dobrze jest kogoś przydybać, w sensie zapoznać, chciałem powiedzieć. I to bardzo się dobrze rozwijają stosunki międzyludzkie. Osiągnąłem też 6. poziom gdzieś tutaj. Czy mam jakieś talenty? Nie mam. Talenta? Talenty? Moje pierwsze wrażenia powinny wzbudzać większe zainteresowanie niż wzbudzają. Dobra, wystarczy. Film się gwałtownie zakończył. Nawet nie zauważyłem kiedy. Zobaczymy, co tam w biurach moich. Udało mi się coś zrobić. Co to było? Dobra, nieważne. Co to jest? Watch me play. A, czyli muszę zrobić wideo o gameplayu. Gameplay w porządku.
Dead Define Karaoke też muszę zrobić, więc przyśpimy się. 28 jest egzamin. Coś czuję, że ostatnie dni spędzę na nauce tylko i wyłącznie. Spróbujmy podkręcić swoją kreatywność na maksa. Zjemy... I potem zrobimy vloga, a potem jeszcze nagramy to wideo, co... co to... Patrzcie na to, 22 tysiące! Planeta tych... No, muszę to sprawdzić koniecznie. Jak to idzie, jak burza, ale to chyba jeszcze nie będzie tutaj w statystykach. Nie, już jest! 3 tysiące widzów mi przybyło, $29 zarobiłem już teraz, a to jeszcze jest ciągle aktywne na YouTubie. 22 tysiące odsłon, kurde! To już większe sukcesy osiągają te pliki, te filmy niż moje od czasu do czasu. $29, kurde, w Polsce to się tyle nie zarabia na gameplayu, chyba że 100 tysięcy osób go obejrzy. No, okej. Czyli co? Czyli dobrze. Czyli dobrze, czyli pozdrawiam was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Do zobaczenia następnym razem. Macie ochotę na więcej? Ja owszem, tak. Oby w waszym towarzystwie. Oceniajcie, komentujcie, trzymajcie się. Hej, hej.